Serwis informacyjny 16 września, Edyta Nawrocka, witam Państwa i zapraszam. Wałbrzyskie tradycje ceramiczne spróbowali przybliżyć mieszkańcom i gościom organizatorzy Święta Wałbrzyskiej Porcelany. Teraz będą starali się przekształcić je w imprezę cykliczną, obecną w mieście choćby raz na 2 lata. W Wałbrzychu funkcjonowało przed wojną i po niej kilka fabryk porcelany, a była to porcelana znana w Europie. Nie wszyscy wiedzą o tych tradycjach i o tym, w jaki sposób są one dziś kontynuowane. Zatem takiej imprezy, jak uważają organizatorzy, brakowało dotąd w naszym mieście. Ma ona też związek z nowym profilem Wałbrzyskiego Muzeum, którym będzie ceramika. Święto Wałbrzyskiej Porcelany, bo tak ta impreza została nazwana, czyli cały weekend miniony związany ze wszystkim, z czym tylko porcelana może się kojarzyć. No, zostaliśmy jako Muzeum Wałbrzychu zaproszeni do współorganizacji tego święta wraz z Biurem Promocji Miasta. Święto Porcelany rozpoczęło się od wernisażu wystawy Ewy Granowskiej w tymczasowej galerii muzeum przy ulicy 1 Maja 3. Wystawa dokumentuje 40-lecie jej twórczości. Wystawa pani Ewy Granowskiej jest zdecydowanie porcelana artystyczna. Przepiękne dzieła, czasami no, takie, które rzadko kojarzą się z porcelaną, między innymi porcelanowe książki, które naprawdę cieszą się wielkim zainteresowaniem. Musimy pilnować, żeby nasi goście nie odwracali stron w tych książkach, bo to jednak dosyć delikatna materia. Była też porcelana znana nam na co dzień. Naczynia, których powstawanie można było obejrzeć i które można było samodzielnie ozdobić. Był też kiermasz fabryk porcelany i rzemieślników na placu kościelnym. Sobota, niedziela to był czas warsztatów dla wszystkich, dla najmłodszych, dla trochę starszych. Zaproponowaliśmy różnego rodzaju działania, podczas których można było zobaczyć, spróbować, czym tak naprawdę jest porcelana, jak ją się produkuje, jak ją się odlewa, jak się ją zdobi. O porcelanie opowiadali specjaliści, pracownicy wałbrzyskich zakładów porcelany Krzysztof oraz jaworzyńskiej fabryki Karolina. Ludzi, którzy od lat zajmują się pracą z porcelaną, którzy pokazywali naszym gościom. Bardzo się cieszę, że było ich aż tak wielu, mimo kiepskiej pogody. Oprócz tego prelekcje, wykłady czy prezentacje, trudno to nazwać wykładem, bo to były bardzo barwne opowieści od jednej z takich chyba najbardziej znanych imprez, mianowicie o plenerze Porcelana Inaczej, który od 36 lat z Wałbrzychem jest związany. Święto porcelany już minęło, ale podczas niego zmienił się też kulturalny krajobraz Śródmieścia. Po niedawno otwartej nowej galerii BWA na ulicy Słowackiego pojawiło się nowe miejsce wystaw, na razie czasowe. No myślę, że taką największą dla nas radością, największą wartością jest to, że przy okazji tego święta udało się nam stworzyć zupełnie nową przestrzeń dla kultury w Śródmieściu Wałbrzycha. Trochę z konieczności, bo prace remontowe w muzeum nie pozwoliły na zorganizowanie ani wystawy, ani warsztatów w naszej stałej siedzibie, no ale okazało się, że jest, myślę, że świetny lokal blisko muzeum, ale jednocześnie przy samym rynku, który nagle zaistniał dosyć niespodziewanie jako nowa przestrzeń ekspozycyjna, nowa przestrzeń działań kulturalnych. Lokal, który jest prywatną własnością, został na razie wynajęty na czas wystawy, ale jak mówi Jacek Drejer, chciałby, żeby ta przestrzeń pozostała do dyspozycji wałbrzyskiej kultury, niekoniecznie w muzeum. To jest rzeczywiście świetnie zlokalizowane i bardzo nadaje się do takich celów. Rozmawiałem przy okazji wernisażu i z panem prezydentem, z panem wiceprezydentem. No, będziemy próbowali podejmować jakieś działania, żeby ten lokal rzeczywiście stał się własnością miasta i służył takim celom jak ta wystawa. Wystawę Ewy Granowskiej będzie można oglądać w galerii przy ulicy 1 Maja 3 do 20 października. 140 par zostało w tym roku uhonorowanych medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Zamku Książ. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie są nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 1960 roku. Otrzymują je małżeństwa, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. W tym roku w Wałbrzychu uhonorowanych zostało 140 par. Specjalne dyplomy z okazji diamentowych godów otrzymało również 6 par, które ma za sobą ponad 60 lat wspólnego życia. Odznaczenia w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego wręczał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Orden ma to znaczenie symboliczne. Chodzi o to, że Państwo jesteście tutaj dlatego, że jesteście wyjątkowi, bo przez tyle dziesiąt lat wzajemnie w małżeństwie wspieraliście się
tolerowaliście swoje wzajemne często wady, różne wydarzenia puszczaliście w niepamięć po to, żeby ocalić rzecz najważniejszą, czyli rodzinę. To wymaga tolerancji, zrozumienia, szacunku dla drugiej osoby. Niezbyt często to się zdarza. Dlatego nie wszyscy potrafią dotrzeć do takiego momentu. Ci, którzy dotrwali, nadal wspominają chwilę, gdy się poznali, choć było to wiele lat temu. To było tak, że to było na święta wielkanocne, że w tym przechodził akurat to był dęgus. I mąż mi całe wiadro wody na głowę wylał. I to przez to pamiętam. Poznaliśmy się, jak myśmy się poznali? W 52 roku. W 52 roku poznaliśmy się, no właściwie przypadkowo. W jednym zakładzie pracowaliśmy. Przeżyło się tych 61 lat, tak. Mamy dwoje, mieliśmy dwoje dzieci, czworo wnuków, dwoje prawnuków i dalej się trzymamy. Ona miała 14 lat, czy 15 gdzieś, a ja miałem już, także ślub brali, to ojciec musiał jeszcze podpisywać, bo ksiądz nie chciał dać ślubu. No. A ja już miałem swoje lata, bo już 21 skończyłem, a żona miała 17. W październiku kończyła 18, a w czerwcu my brali ślub. 61 lat w czerwcu minęło teraz. Według danych statystycznych w 2012 roku zawarto ponad 203 tysiące związków małżeńskich. Jednak prawie 20 tysięcy więcej związków zostało rozwiązanych, w tym aż 64 tysiące z powodu rozwodu. Pary, które obchodzą w tym roku złote lub diamentowe gody, mają swoją receptę na długi i udany związek. No, trzeba się pogodzić, trzeba porozmawiać, trzeba się pośmiać, a trzeba się i pokłócić. Jaka recepta na to? Trzeba być tolerancji jeden do drugiego. Tolerancyjnym trzeba być. Raczej zgadzaliśmy się w swoim życiu i dotychczas. Na koniec spotkania wszyscy małżonkowie podziękowali sobie nawzajem i szampanem wznieśli toast za kolejne długie lata wspólnego życia. Miejscowość Borówno miała być gospodarzem tegorocznych dożynek i święta pierogów w gminie Czarny Bór. Z powodu złej pogody imprezy przeniesiono pod dach hali sportowej w Czarnym Borze, ale na szczęście nie miało to żadnego wpływu na frekwencję. Gmina Czarny Bór każdego roku kultywuje tradycję dożynek, czyli święta dziękczynnego za udane zbiory. Impreza stała się tak popularna, że nawet padający deszcz nie zniechęcił gości, którzy licznie przybyli do Czarnego Boru, by skosztować lokalnych specjałów. Odwiedzający przybywali także z sąsiednich gmin. Cieszy mnie to, że już jesteśmy rozpoznawalni w regionie i nawet nie spodziewałem się, że pomimo tak trudnych dwóch warunków atmosferycznych dopisze tak ogromna frekwencja. To jest coś niesamowitego. A też i to jest oznaka taka, że ta impreza zyskuje coraz lepszą markę. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć tradycyjnych stoisk wszystkich sołectw z gminy Czarny Bór i kilku z okolic. Można było tam skosztować nie tylko pierogów zgłoszonych do konkursu, ale także innych wyrobów jak wędliny, ciasta, sery czy trunki. Na dożynkach nie mogło zabraknąć także tradycyjnych wieńców, wśród których jak co roku wybierano najpiękniejszy. W tym roku nagrodę otrzymał Jaczków za wieniec w kształcie ula. Przygotowanie wieńcu zajęło nam praktycznie półtora miesiąca, bo najpierw trzeba zebrać kłosy, wszelkiego rodzaju plony, które są niezbędne do tego, żeby ten wieniec wykonać. On jest zbudowany z dwóch części. Jest to część dolna ze zbóż, z pszenicy i z pszenżyta, natomiast górna część jest to ul wykonany z pszenicy, którą trzeba było przykleić do wcześniej wykonanej konstrukcji. Najważniejsza w całej imprezie była jednak degustacja różnego rodzaju pierogów. Dominowały tradycyjne pierogi ruskie, choć nie brakowało także faszerowanych kapustą i grzybami, mięsem czy owocami na słodko. W konkursie startowały zarówno profesjonalne kuchnie, jak i inne organizacje oraz osoby prywatne. Nagrody rozdano w każdej z trzech kategorii, a jurorzy nie mieli łatwego zadania. Każdy z nas musiał, ale z przyjemnością zjadł po 25 pierogów. Więc szanowni państwo, my do wtorku rana nikt nie będziemy już jeść. Szanowni państwo, powiem państwu tak. To jest naprawdę był bardzo trudny wybór, ponieważ wszystkie pierogi były naprawdę niezwykłe, bardzo smaczne, wyśmienite. Mieliśmy nie lada problem z wyborem najlepszych, ale musieliśmy to zrobić.
wśród restauratorów trzecie miejsce przypadło firmie PHU Jędruś z Grząd. Drugie zajęła stołówka z Czarnego Boru, a pierwsze hotel restauracja Maria z Wałbrzycha. W klasyfikacji kucharzy amatorów trzecia była ubiegłoroczna zwyciężczyni Malwina Pogwist z Witkowa, druga Barbara Rojecka z Wałbrzycha, a najlepsza w tym roku okazała się najmłodsza uczestniczka konkursu Emilia Rolka z Grząd. Na ostatnim miejscu podium w klasyfikacji instytucji i organizacji znalazł się Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze. Drugie miejsce przypadło wałbrzyskiemu gastronomikowi, czyli zespołowi szkół nr 7. Pierwsze miejsce zdobyło Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich. Grupa z Krzeszowa wygrała dzięki pierogom z grzybami i z kapustą, przygotowanymi według tradycyjnej receptury. Pierogi robiło cztery dziewczyny z naszego stowarzyszenia, a przepis wygląda tak, a więc proporcje, bo pierogi były z leśnymi grzybami i z kapustą kiszoną. Kiszona kapusta była robiona z własnego wyrobu, nie kupowana była w sklepie, to jest jedna tajemnica. Druga to, że grzyby były w krzeszowskich lasach zbierane, a proporcje między kapustą a grzybami to są proporcje przywiezione przez babcie naszych krzeszowskich osadników, którzy w 1945 roku przyjechali do naszej wsi. A później tam trochę boczusiu i czegoś jeszcze, to już jest tajemnica tych pań. Laureaci z Krzeszowa podobno zrezygnowali z udziału we własnych dożynkach, by przyjechać do Czarnego Boru, ale jak widać opłaciło się i jak zapowiadają, z pewnością wrócą za rok, by bronić swojego tytułu. Poseł Ruchu Palikota Wincenty Elsner w odpowiedzi na nasz reportaż dotyczący pomysłu posła na odwiedzanie wałbrzyskich szkół zorganizował kolejny briefing i tłumaczył, że jego intencją nie jest przekonywanie młodzieży do palenia marihuany ani agitacja polityczna. Przypomnijmy, nowy poseł na ziemi wałbrzyskiej, który zastąpił z ramienia Ruchu Palikota Halinę Szymietraczyńską, na wstępie mocno zaakcentował swoją chęć działania na tym terenie. Problem w tym, że trafił na bardzo delikatne pole, ponieważ zadeklarował chęć spotkań z młodzieżą i rozmowy o polityce i nie tylko. Chciałbym, aby to nie był wykład, jakikolwiek wykład z mojej strony, bo to nic nie daje wtedy, aby to był dialog, tak a mi ja pytał, a młodzież czy dzieci odpowiadały mi, albo oni pytali, jeżeli chcą się czegoś dowiedzieć ode mnie, o mojej pracy, o tym, co ewentualnie, jakie my mamy możliwości, aby im tutaj pomóc. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i dowiedzieliśmy się, że choć takie spotkania są możliwe, to niełatwo jest je zorganizować. Prawo na pewno nie zabrania spotykania się posłowi z uczniami. Kwestią istotną jest to, jaka będzie tematyka tego spotkania. Jeżeli ta rozmowa, ta tematyka nie będzie miała charakteru agitacji, to myślę, że no ma prawo rozmawiać z młodzieżą, ale te kwestie, o tym powinien zadecydować dyrektor szkoły po przeanalizowaniu ewentualnie tematu, na jaki pan czy pani poseł rozmawiać, i kolejną kwestią bardzo istotną jest, czy zgadzają się na to rodzice. Poseł, pilnie śledząc doniesienia prasowe z Wałbrzycha, dotarł do naszego reportażu i zdecydował się odnieść do informacji uzyskanych przez nas w Kuratorium Oświaty. W szczególności zaskakujący był warunek o konieczności uzyskania zgody każdego indywidualnie z rodziców na spotkanie z posłem. Pani dyrektor obawiała się o to, że posłowie mogą prowadzić agitację polityczną na rzecz swoich partii, więc tu na samym wstępie chciałem uspokoić, to znaczy moja oferta spotkań, moja oferta kontaktów z młodzieżą dotyczy rozmowy o mieście, tak jak mówiłem, o Sejmie, o szkole. Natomiast na pewno nie mam zamiaru tutaj przekazywać nawet w najmniejszym stopniu programu politycznego, jak i partii, którą reprezentuję, partii Ruch Palikota. Ale żeby tę sprawę zamknąć i wyjaśnić, skierowaliśmy do pani minister Szumilas interpelację poselską z zapytaniem, przekazując te informacje, które pani dyrektor Jakubowska przekazała na antenie, i pytając panią minister o to, jak powinny wyglądać relacje przedstawicieli parlamentu. W oczekiwaniu na odpowiedź od pani minister, poseł Wincenty Elsner stara się dotrzeć do dyrektorów szkół i zapowiada, że jeszcze w tym roku zorganizuje dużą konferencję z udziałem przedstawicieli oświaty, by porozmawiać o problemach szkolnictwa w Wałbrzychu.
Zaproszenie jest adresowane, oczywiście będzie adresowane do, przede wszystkim do wszystkich dyrektorów, do wszystkich dyrekcji szkół. Bardzo dobrze się składa, bo kilka tygodni temu przewodniczącym Komisji Edukacji, Sejmowej Komisji, został dr Piotr Bałć, poseł również Ruchu Palikota, którego jestem, będę starał się zaprosić na to spotkanie, tak aby osoba najbardziej kompetentna mogła tutaj z ludźmi związanymi z edukacją, z oświatą wałbrzyską porozmawiać. Poseł zapewnia, że choć temat marihuany jest często poruszany przez jego kolegów partyjnych, nie ma on zamiaru iść z tym do szkół. Zapowiada jednak rozmowy na przykład o tym, dlaczego uczniowie nie lubią chodzić do szkoły, opowiadać o funkcjonowaniu Sejmu i pytać o sprawy, które jemu osobiście jako informatykowi są bliskie, mianowicie o możliwości głosowania przez internet. Czy do spotkań dojdzie? Najpierw w tym temacie wypowie się minister edukacji narodowej, a jeśli nie znajdzie żadnych przeszkód, decyzja należeć będzie do dyrektorów poszczególnych szkół. O zdrowiu kobiet, profilaktyce, żywieniu, nowościach medycznych i kobiecym samopoczuciu rozmawiali organizatorzy i goście 5. Akademii Kobiet Zainspirowanych. Gościem specjalnym była aktorka Agnieszka Perepeczko, która mówiła o swoich doświadczeniach na temat kobiecej formy. Agnieszka Perepeczko, wdowa po Marku Perepeczko, słynnym odtwórcy roli Janosika, znana chyba najbardziej jako Simona z M jak Miłość, ale także autorka kilku książek, przyjechała do Wałbrzycha już po raz drugi na zaproszenie Stowarzyszenia Kobiecanki. Jak mówiła aktorka, inspirowanie kobiet do aktywności czy do wspólnych działań to coś, czym zajmuje się od lat. Jeszcze kobiecanki się nie urodziły, jak ja to już robiłam, żeby kobietom dodać energii, a jak już wyjechałam do Australii, zrobiłam pewne obserwacje, jak to się tam dzieje, że wszyscy się cieszą z życia po prostu, z tego, że wstają rano i że różne rzeczy mogą się wydarzyć, chociaż nie muszą. Jak mówi Agnieszka Perepeczko, popularność serialowej postaci Simony bardzo ułatwiła jej to zadanie, bo wiele kobiet chciało się z nią spotykać i rozmawiać, a dzięki swojemu wiekowi była dla nich wiarygodna. Jak ja wchodzę do 50-latek i mówię, cześć dziewczynki, co u was słychać, to one się bardzo cieszą. I robi się ciepła atmosfera. Agnieszka Perepeczko promuje pozytywne nastawienie wśród Polek. Jak mówi, chce przełamać dawny wizerunek 50-letniej kobiety jako kogoś, kto jest stracony dla świata. Chce też nauczyć je cieszyć się życiem każdego dnia i motywować do działania, bo mówiły jej, że brak im takiej motywacji. Ale to nie tylko problem pań w średnim wieku. Ja mam spotkania właściwie z każdą półką wiekową. Miałam w zeszłym roku właśnie takie spotkanie, że były 30-letnie kobiety. Ja sobie myślę, Boże, co ja będę, na jaki temat będziemy rozmawiać? Tymczasem się okazuje, że też energia je opuszcza z różnych powodów, znowuż innych niż te 50-latki. I to są te problemy, które nawiedzają polskie kobiety właściwie generalnie. Jak mówiła Agnieszka Perepeczko, porusza czasem z kobietami problemy bardzo osobiste, na przykład to, czy warto się angażować w związek z mężczyzną tylko po to, by mieć sponsora, czy też to, że nie ma sensu poszukiwania energii czy radości za pomocą alkoholu czy dopalaczy, czym innym jest zamiłowanie do dobrego wina, które sama podziela, a czym innym dopalanie się czymś. W czym tkwi sekret? Trzeba znaleźć powody do radości i przeprogramować nasz mózg. Najseksowniejszą częścią kobiety jest mózg, bo mózg wypracowuje nam zdrowie, bo jak mamy mózg dobrze pracujący, czyli szare komórki, które doskonale pracują, to wiemy, że badania profilaktyczne, nieobjadanie się bez sensu wszystkim białym, czyli śmietaną, czy tam masłami, czy solami, cukrami, to jest bez sensu. Ale to nie znaczy, żebym na przykład ja, która kocham jeść, uwielbiam po prostu, jak siadam do takiego pysznego posiłku, może być dobry drink, ja wcale nie mówię, ale to ja już się cieszę. Ja już w ogóle cała jestem w radosnym nastroju, bo jestem łakoma. To jest też bardzo taki czynnik, żeby dobrze go przetworzyć. Czego według Agnieszki Perepeczko mężczyźni najczęściej nie rozumieją w kobietach? Samych kobiet. Ich nastrojów, ich humorów, ich oczekiwań. My jesteśmy tak różni, że znowu mózg. Tu jest pomoc szalona, mózg kobiety. Jak pracuje, jak ona nie będzie się chciała wdrapać. Co myślisz, kochanie? A gdzie teraz pójdziemy, kochanie? Że on dostaje już białej gorączki.
Trzeba mieć metodę na swojego mężczyznę. Najpierw mu się przyjrzeć dobrze, najpierw zobaczyć, co on lubi. I to nie znaczy, że mam być gejszą od rana do wieczora i kochanie, kochanie, bo to można też się przesłodzić jak taki zagłaskany kot. On się czuje i potem jak gdzieś wyskoczy, to cały jest szczęśliwy i różne głupie pomysły mu do głowy przychodzą. Kobieta powinna mieć tajemniczość i kobieta powinna mieć nieodgadnienie, żeby on nigdy nie był jej pewien. I to jest też bardzo ważny klucz i ja mówię, ja nie namawiam kobiety do zdrady. Ja im mówię, twój mężczyzna nie może być na 100% ciebie pewien, bo po prostu no jest tak pewien, że jesteś meblem w tym momencie. Podczas spotkania nie tylko rozmawiano o sekretach relacji damsko-męskich, ale także o zdrowej żywności, przede wszystkim o miodzie i o tym, dlaczego od wieków tak bardzo ceniono i miód, i pszczoły. No, pszczoły przyczyniają się przede wszystkim do zapylania. To jest ich, że tak powiem, najważniejszą funkcją w życiu tej rodziny pszczelej, ale my ludzie korzystamy z ich dobrodziejstw właśnie poprzez pozyskanie miodu, pyłku pszczelego, jadu, mleczka, kitu, wosku. Także jest spektrum bardzo szerokie. Niektórzy ludzie płacą duże pieniądze za to, żeby dać się porządlić, za duże pieniądze, a tutaj jak gdzieś tam pszczoła urządzi, to nagle jest wielka afera i człowiek robi wielką aferę. A to jest coś pożytecznego, coś bardzo zdrowego, bardzo dobrego. Na przykład jest udowodnione, że pszczelarze, którzy obcują z pszczołami, żyją o wiele dłużej i nie chorują na raka. Jak rozpoznać dobry miód? Jeśli cały słoik od spodu do pokrywki jest skrystalizowany, to już możemy mieć 50% pewności, że mamy do czynienia z dobrym miodem. A drugie 50%, jak mówi Kazimierz Czechowski, to znalezienie dobrego polskiego pszczelarza, żeby od niego zdobywać wartościowy miód. Bo produkcja miodu nie jest wcale zajęciem łatwym ani szybkim, a początkujący pszczelarz, który chce być dobry w swoim fachu, musi poświęcić nawet 7 lat, by być zadowolonym z rezultatów swojej pracy. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.